dzisiaj mameczka, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. I cóż, kontynuujemy sobie dzisiaj tą naszą historię i ten w sumie wątek główny. No dobra, zapukajmy tutaj. Otwierać! A ty kto i czego tu chcesz? Nie widzisz odmieniec. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Okej. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Nie znam hasła. W takim razie płać. Dobrze, zanim pójdziemy dalej, chciałbym was też jeszcze poprosić na samym początku, byście zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję, by nie przegapić żadnych nowych filmów na kanale. A tymczasem, cóż, lećmy dalej, zapłacę. Trzymaj pieniądze. Wchodź. Tylko najpierw musisz zostawić broń. W moim schowku będzie bezpieczna. Okej, zostawię ją. Dobrze, tylko pilnuj jej. Nie ma obawy. Będzie na ciebie czekała. Odbierzesz ją po spotkaniu z królem. Okej. Dama z Wej. Mama, zobacz, co znalazłem! Jaki do interesu? Dobrze. Do naszych tajnych lecznic zgłasza się zabójca. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Wiedziałeś, że cię szukam? Twoi szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. Straż Świątynna toleruje wasze przytulisko? Powiedzmy, że umie docenić wartość nowigradzkich koron. Mengę nie wygląda mi na przekupnego. Każdego można kupić, ale Mengę kosztowałby mnie majątek. Na szczęście ma swoich oficerów, a to przecież tylko ludzie. No wiesz, czasem chorują, a czasem chcą się zabawić. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada Miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Okej. Czego chcesz? Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. A tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj. Ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Okej.
Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta. Bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Okej. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Chris Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka. Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawać. Pewnie niedługo tu wrócę. A ty zamiast się przymilać, oddaj mojemu przyjacielowi broń. A pewnie, że oddam. Powiedziałem, że oddam, to oddam. Masz tu swoje klamoty. Dzięki. Uważaj na siebie, pani. Nowigrad to nie jest już miasto dla ciebie. Okej. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Dobra. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja go wyciągnę. Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napływać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. No dobra. Podobno Mengę wyda za... Czuję przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą, gdyby nie było
koło Smart by nas tu nie skierował. W tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Okej. Dlatego po masakrze w Lockmill czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynek. Nowigrad leży na pieniądzach. Do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwiduję. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go Menge, cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Dobry. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Odzyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Tris, powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś Tris? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurołapem, nikt by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoni. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Zapłać połowę. Jesteś kupcem, więc wiesz, na czym polega handel. Oczywiście. Dobra praca, dobra płaca. Połowa z góry, połowa po zakończeniu roboty. Stawiasz wysokie żądania. Jestem wiedźminem i wiem, że ludzie co innego mówią przed, a co innego po wykonaniu zlecenia. W porządku. Macie tu pierwszą ratę.
trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. To lecimy. W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa jebać. Wszystko w porządku? Blady jest. Pomedytowalibyśmy jeszcze, niech tam się tutaj troszkę jaśniej zrobi. Da nie wiadomo na dalej gdzie iść. No dobra. Teraz lepiej. Ech, nie chcę mnie się żyć. A ty dokąd, Geralt? Musimy jak najszybciej skończyć pracę w tym magazynie. Gdzie ja tu mam iść? No. Gotowy? Jeszcze nie. Aha. Stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Triss, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No? Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Każdemu zdarza się łgać. Ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi donikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen? Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Tak sobie.
Tak sobie. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Triss. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam blok! Od początku coś mi tu śmierdziało. Umówmy się, że twoich przyjaciół tu nie było. Zapłacisz drugą ratę i rozstaniemy się w pokoju. Nie ty będziesz mi stawiał warunki. Nie wtrącaj się. Chcemy tylko czarodziejki. Obawiam się, że będziecie nas musieli wziąć w pakiecie. Geralt! Twoja pola. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Zaczynają mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Jest tutaj, ale nie uciekł. Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili. Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem się zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Okej. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onejromantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corinne zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Dobra. No to lepiej tam śpiączkę w starym domu. W takim będzie kładzie. Dobrze. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jonkher. Z tych de Jonkher. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Okej. Szukam Corinne Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corinne jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem.
Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Dlaczego ty stoisz? Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Wpuścisz mnie? Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Drugi miecz masz na wypadek, gdyby pierwszy się złamał. Teraz wchodzimy. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Lalka. Poddasz. Okej. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Regał zostawia przejście do pokoju obok. Okej. Obejrzyj rysunek, no to wejdźmy tutaj. Ekwipunek, skoro mam teraz obejrzeć ten rysunek, dobra. Nie wiem, tak będzie tutaj jest. Okej. Okay. Weź tam rzeczy sobie poczytać.
poczytać to i owo, zatrzymać wideo i poczytać. Dobra, czekajcie, wejdźmy jeszcze tam na biegunek. Tutaj. Dziwne to wszystko. Lalka na rysunku leży w kołysce. Może powinienem rozejrzeć się za tą kołyską. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozrywaj, proszę. Gdzie ta kołyska jest? Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Okej, dobra. To użyj. Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny. I nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Wiem, kim jesteś. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko. Po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć, tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Zgadzamy się? Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się.
jesteśmy. Ale te twoje żółte oczy to trochę straszne są. Zobacz, moje są ładne. Jakieś gorzej, idźmy w górę. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło Bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie storki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. No dobra. Dajcie nam to światło. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Nie potrafię. I tak, i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. Prawda jest, że już nie jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie. Dobrze, moi drodzy, więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Siema.